Cześć Dziubachy. Słuchajcie, dawno nie było takiego dłuższego wygaska, więc chyba dzisiaj troszeczkę to potrwa. Fajnie, że jesteście, fajnie, że piszecie komentarze. Dzisiaj opowiem Wam, słuchajcie, o tym, co stało się z Albertem, bo wielu z Was pyta w komentarzach o tym, czemu to tak się stanęło, jak się stanęło w 720 i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, od początku. Filmów nie nadajemy regularnie, słuchajcie, bo mamy masę naprawdę różnych, nie tylko zajęć takich bieżących, ale ostatnio i różnych takich trochę przygód, a to problemy z drogą dojazdową. Cześć Zygmuntos. A to problemy z drogą dojazdową, a to problemy, słuchajcie, z drogą, z wyciekami gazu, słuchajcie, no i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim możecie zobaczyć, zresztą problem polegał na tym, że tutaj się na przykład ulatniał gaz. O godzinie 1 w nocy telefon, usłyszeliśmy, co Zygmuś? Usłyszeliśmy, że mamy dzwonić o 6 rano, bo nie ma ludzi. Droga, którą tu widzicie, ja się mylę, moim zdaniem jest mało przejezdna, ale twierdzą w Urzędzie Miasta, że jest przejezdna. Także walczymy jeszcze, słuchajcie, z takimi tematami zwykle życiowymi. Dodatkowo cały czas wykańczanie warsztatu, praca na bieżąco i tak dalej, i tak dalej. Więc nie zawsze mamy po prostu czas, a nawet jak już tego czasu trochę mamy, to nie mamy siły. Słuchajcie, no i między innymi z takich też przyczyn nie zauważyliśmy u Alberta tego, że gdzieś tam zaraził się wiciowcami, dziurawicą, heksamitozą, różne były, że tak powiem, wizje. W każdym razie, no, przez to, że nie miałem czasu, to tego za wcześnie nie dostrzegłem. Znaczy, widziałem, że coś się z nim dzieje i tak trochę na pałę leczyłem, szczerze powiem, natomiast no nie do końca to tak, tylko nie żyry roślin, nie do końca to tak wyszło, jakbym słuchajcie, chciał. Powinniśmy zacząć tak naprawdę, tak jak ktoś nam podpowiadał w komentarzu, od razu od metro. Natomiast czemu tego nie zrobiłem? Bo byłem już w trakcie kuracji MLP, już tak naprawdę sam nie wiedziałem, czy to przerywać, czy nie. Moja wina, uczymy się na błędach. Genezą problemu były, co? Pamiętacie? Blue Dempsey'e, które żeśmy sobie gdzieś tam kupili w jednym ze sklepów, no to właśnie chyba od nich zaczęła się, że tak powiem, cały problem w Fiszulmie, a następnie tutaj. Słuchajcie, bo tak, Blue Dempsey'e trafiły bez kwarantanny do gupików, do tego ogólnego baniaka i mam wrażenie, że one na nich przyniosły to paskudztwo. Dlaczego? No bo później tymi gupikami, szczególnie odpadem, karmiłem zarówno Alberta, jak i sorki, jak i słuchajcie, zarówno Alberta, jak i tutaj Pawiołki. I tak naprawdę u Alberta pojawił się problem, który zauważyłem za późno, a u Pawiołki już na szczęście ten problem zdążyliśmy. Zresztą podejrzewałem, że będzie ta sama historia, tak? Więc no, trzeba było coś z tym zrobić. W międzyczasie na Pawiołkie pojawił się chętny. Do końca pewny nie byłem. Mówiłem mu, że ryby mogą być chore, że trzeba je, że tak powiem, rzucić na kwarantannę. Natomiast no, i tak skończyło się tak, że Pawiołkie zostały, bo no, miało iść, jak się okazało, później do 400, więc nie bardzo sobie to mogłem wyobrazić. No więc co, poszły do 400 litrów do nas, do Fish Roomu i tam przeszły, słuchajcie, 4 tygodnie żeśmy się męczyli, ale jak widać, mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem. To się oczywiście jeszcze, słuchajcie, okaże, czy się to uda, ale mam nadzieję, słuchajcie, że z pozytywnym skutkiem udało się je wyleczyć. Niestety ucierpiała jedna Via Argentea, stąd też widzicie tylko jedną sztukę. Niestety wyskoczyła z tego baniaka 400-litrowego. Jak ona to zrobiła, nie wiem, zwłaszcza, że tam był ten baniak lepiej przykryty niż tu. Ja mam wrażenie po prostu, że tam byłem trochę właśnie za ciasno i była jakaś walka gdzieś, kiedy nas nie było. Słuchajcie, no, w każdym razie
Ryby wróciły po 4 tygodniach do ogólnego. W międzyczasie musieliśmy ten baniak tutaj mocno, mocno przerobić i że tak powiem, nie nazwałbym tego restartem, był to pół restart, ale musieliśmy przede wszystkim się pozbyć podłoża. Raz, że pawiołki strasznie kopią i widzieliście, że finalnie w końcowym stadium to akwarium już wyglądało obrzydliwie. Rośliny były porozwalane, poziom nawozów, fosforu był bardzo duży, no już nie bardzo mogliśmy sobie z tym poradzić. Stąd też musieliśmy pozbyć się podłoża. Dlaczego nie ma piasku i wszystko jest na gołym szkle? Powody są dwa. Raz, że po tej kwarantannie, po tym leczeniu dla nich na razie to jest zdecydowanie lepiej, dlatego że łatwiej mi utrzymać czystość, tak? Łatwiej ściągnąć wszystko z podłoża i pewne rzeczy jeszcze pociągnąć. To po pierwsze. Po drugie, te gnidy tak bardzo kopią, że wszystko poza grubym żwirem dostaje się do FX-a. I właśnie ostatnimi czasy już było tak, że wykopały nam tutaj wielkie dwa doły i tak naprawdę zapychały mi filtry, które musiałem czyścić właściwie już co tydzień i strasznie to było wkurzające, więc słuchajcie, no, dlatego nie ma podłoża. Pewnie jakieś będzie, bo te ryby za specjalnie dobrze się chyba moim zdaniem nie czują na gołym szkle. Natomiast no, muszę coś wymyślić. Generalnie korzenie zostały te same, które były poprzednio, to jest to samo co było, tylko one były inaczej poustawiane. Także zostały same korzenie i same epifity, czyli tak jak widzicie, same anubiasy, jakieś mikrozoria, słuchajcie, i tym podobne. Ogród wertykalny, o dziwo, prawie przetrwał, że tak powiem, te słuchajcie, nasze operacje. Uschło trochę fikusa tego pomila, tego płynącego. To wam zaraz pokażę, natomiast plus jest taki, że tylko trzeba będzie to oczyścić. On i tak to zaraz za bardzo, więc trzeba będzie to oczyścić. I co? I generalnie on sobie poradzi i odbije. Monstera, słuchajcie, ruszyła, bo dostała troszeczkę światła. Jakieś tam inne rośliny, których myślałem, że już nie ma, też ruszyły, czyli jednak przycinanie jest dobre. Nie bój się, Zygmusiu, nie bój, nie bój. Brosia, czego straszysz ptoka? Połóż się. No i tak, słuchajcie, to wygląda generalnie, jeśli chodzi o naszą 720. Ryby czują się już całkiem nieźle. Wielu z was pytało, albo wręcz mówiło, żeby wywalić czaszkę. O czym byście wtedy pisali? Zawsze powtarzam, że trzeba zrobić taki jakiś punkt, wydarzenie, coś, co przyciągnie uwagę. Jak widać, to się zawsze sprawdza. Słuchajcie, czaszka jest raz, żeby było na przekór wszystkim. A drugi powód był taki, że w czaszce, że tak powiem, był wsadzony mangrowiec, który niestety, aż zerknę, bo dawno na niego nie patrzyłem, który niestety nie przeżył całej tej operacji. Jeden gdzieś nam kiedyś zaginął, gdzieś go ryby wywaliły, drugi nie przeżył, co wam zaraz też pokażę. Poza tym zmian nie przewidujemy. Aha, no tak, z baniaka wywędrowała ikola. Baniak pracuje już w tej chwili tylko na dwóch FX-ach i tej pompce zasilającej ogród wertykalny. Brak CO2, słuchajcie, zostały na razie 3 lampy. I teraz tak się zastanawiam, czy, bo tu jest na sterowniku na Senofie, a tak się naprawdę zastanawiam, bo tak, mają być czarne wody albo coś, bo anobiasom dużo światła nie potrzeba, przynajmniej czarne wody, powiedzmy. Anubiasy dużo światła nie potrzebują, więc zastanawiam się, czy zdjąć jeszcze jedną lampę i zostawić, no, mniej więcej tak jak teraz, może troszeczkę ciemniej, czy podłączyć na końcu może sterownik TC420, słuchajcie, tam jest 5 kanałów, więc mógłbym każdą lampę osobno sterować, a do tego, że tak powiem, jeszcze sobie podłączyć te lampy na górze, więc może to sobie ogarnę, nie wiem, jeszcze pomyślę, dajcie znać w komentarzach. Szczerze powiem, że nie chcę mi się trochę tego robić, no ale jest jakaś szansa. No ze światłem
ze światłem muszę tutaj zrobić porządek jeszcze. Zaczęliśmy to trochę nawozić, słuchajcie, z sichemem, bo te roślinki jednak troszkę dostały po dupie przez ten wszystkie czas. To są wszystkie anubiasy pozbierane, słuchajcie. One tu były na start, później wywędrowały gdzieś do fishroomu. Tam się walały po wszystkich różnych baniakach. Część jest z tego baniaka, w którym były gupiki blusinga dużego. No, także to są wszystko rośliny zdobyczne. Właśnie to też jest problem. Oczywiście, żeby da się zrobić tanio i niedużym kosztem akwarium, należy pamiętać jednak, że słuchajcie, to jest 720 litrów i no, z samego podłoża troszeczkę kupić, to już są koszty. Także na razie, dopóki nie mam pomysłu na to, jak to wykorzystać, a poza tym nie mam pomysłu na fish room, no to zostanie w takiej, a nie innej wersji. Pawiokie zostaną. Szkoda mi ich po prostu też, żeby się gdzieś męczyły, a nie mam koncepcji tutaj na razie tak naprawdę na ryby i w ogóle chwilowo na ryby. W fish roomie sporo się uspokoiło, wreszcie mogę odpocząć, jak widzicie, wreszcie mogę zacząć trochę nagrywać filmików. Wręcz mówiąc kolokwialnie, trochę żyć. Zygmuś, chodź no! No, papuk nam, słuchajcie, rozrabia, ja go nazywam Jaszcząb. Anka nazwała go Zygmunt, ale Jaszcząb jest spoko, tylko nie lubi być zamknięta, teraz siedzi na drzwiach. Także tak wygląda, słuchajcie, nasza 720 w fishroomie widzieliście, trochę posprzątaliśmy, trochę pogarnialiśmy tych baniaków, co tam będzie, jak tam będzie, nie wiem, bo szczerze powiem, co dwa tygodnie mam inną wizję. Nie mam jakiegoś pomysłu na te różne mniejsze baniaki, szczerze powiem, że kusi mnie zrobienie wizja tam jednego takiego viva terrarium wielkiego. Mniej dużo pracy, później oczywiście finalnie przy jakichś takich tematach efekt wow gwarantowany. Papuk by sobie mógł tam siedzieć może. Takie wiecie co, rzucę wam, pokażę wam gdzieś, spróbuję znaleźć na YouTubie, słuchajcie, o co mniej więcej chodzi. I takie coś chodzi mi po głowie. Na wiosnę przy dobrych wiatrach, jakby się człowiek wziął, zrezygnował na razie z tego, co jest, to jest szansa. Nawet można by tą 720 wykorzystać jako zbiornik, część wodną i resztę zabudować. Słuchajcie, zrobić jakieś wodospady i inne fajerwerki. Czemu nie? Skoro Elon Musk chce wysłać ludzi, słuchajcie, na Marsa, to ja sobie mogę pomarzyć o takim wiwarium. No, także tak to, słuchajcie, wygląda. Mam nadzieję, że choć trochę wam się podoba. Dzisiaj będę odkurzaczem wywalał te wszystkie listki, bo to wszystko wpada do baniaka, a później do FX-a i te listki... No, z czasem ten FX je i tak mieli, ale bywa, że po prostu brzękolą. Wróciliśmy do wody RO. Bo oczywiście raz, że lepiej dla roślin, dwa, że łatwiej mi kontrolować parametry. No i tyle, słuchajcie, tyle na ten moment. Nie dzieje się jakoś u nas dużo, natomiast no, staramy się na tyle, ile mamy czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Jeśli chodzi o gupole i całą resztę, to myślę, że kolejny odcineczek zrobimy już z fish roomu. Jeśli macie pytania, słuchajcie, to piszcie pod tym odcinkiem. Ta roślina, która tu była wszędzie, dlatego to pytanie pojawia się za każdym razem, słuchajcie, pod każdym filmie. Ta roślina, która rośnie w gupikariach i tam w fish roomie, która jest tak naprawdę tu po prawej stronie i tam, to jest Cindapsus. Inaczej filodendron tnący, nazw już widziałem bardzo dużo, ja nie jestem aż takim fachowcem, ale na pewno filodendron z Cindapsus pod tymi nazwami możecie sobie tego szukać. To rośnie zarówno w wodzie, jak i nadwodną, także śmiało możecie eksperymentować. Monstera korzenie ma w wodzie. To wszystko, słuchajcie, te rośliny, które tutaj są, jak rosną, pamiętajcie, jest w playliście, jak to jest zrobione, tam możecie sobie podejrzeć, był spis tych roślin. Zawsze możecie sobie tam wrócić, bo ja sam już, powiem szczerze, pomału nie pamiętam tych nazw. Zwłaszcza, że obecnie to jestem na etapie itong, tudzież czy zrobić ogrzewanie w miedzi, czy w plastiku, więc chwilowo te tematy są tutaj mi trochę obce.
Rośliny doniczkowe jak zwykle u nas kuleją, co widać. Coś tam próbujemy je uratować, no ale jak to u kulów, rośliny kuleją doniczkowe, natomiast cała reszta wygląda nieźle. Słuchajcie, co ja wam jeszcze miałem powiedzieć? No i tak, no właśnie, Alberta nam się nie udało uratować, ale udało nam się uratować pawiołki. Stąd też zobaczcie, jak bardzo ważna jest kwarantanna. Z dwoma głupimi głupikami za 6 zł ze sklepu możecie sobie przynieść i rozwalić hodowlę za kilka tysięcy. Sam to nieraz mówiłem, ale czasami przez brak czasu takie, a nie inne rzeczy się dzieją. Zresztą ryby chorują ostatnio wszystkim, widzę, i stąd też już nawet nie chcę mi się ich kupować. Jak już mam wyleczone swoje, to wiem, co mam. Powiem wam szczerze, że bez kwarantanny żeśmy sobie za nią obiecali, że nawet nie podchodzimy do tematu, bo szkoda. Bo szkoda ryb swoich, szkoda pieniędzy na leczenie, zwłaszcza, że to leczenie wcale tanie nie jest. Słuchajcie, na 400-litrowy baniak tego metronidazolu idzie naprawdę sporo. Jest to przy okazji niezdrowe dla nas. Pamiętajcie, metronidazol jest przecież szkodliwy na nerki, jak mówił nam to chyba Paweł w którymś ze swoich odcinków i oczywiście ma rację. Także to trzeba, słuchajcie, uważać też na siebie. Uważać na życie i zdrowie rybek. Także nie polecam. Mea culpa, mój błąd. Na szczęście wyszedłem. Trwało to no, od Alberta. Zobaczcie, jak długo, tak? Z tymi rybolami. Na szczęście u nas te głupiki są na tyle, że tak powiem, że wdzięczne, że one nam nie chorują. Blusinga i cała reszta, jak jest nasz klej i tam jest w miarę sterylnie, czyli do tych baniaków tam nic nie trafia, to tam nie mamy żadnego problemu, nie? Natomiast już jak się gdzieś zaczyna miąchać, a jeszcze niesprawdzone źródła, to bywają problemy. Tyle kochani, bardzo wam dziękujemy, że jesteście, że cierpliwie czekacie na każdy film. Czacha, jak widzicie, leży, bo znowu ją zwaliły. Musimy zrobić porządek dzisiaj z tymi napowietrzeniami, nie wiem, czy je zostawię, czy nie. Może zostaną, muszę pomyśleć. Dajcie znać, co u was, piszcie w komentarzach, co tu jeszcze można by było ewentualnie na te dno rzucić, żeby nie było szkła, a żeby FX tego nie zaciągał, no i żeby w miarę naturalnie to wyglądało. Piasek byłby rewelacyjny i taki był zamysł, no ale piasek niestety boję się, że się nie sprawdzi, chyba że macie jakieś inne patenty, jak uniknąć zasysania piasku przy tych kopiących rybach do wylotów. Trzymajcie się, kochani, pozdrawiam was wszystkich serdecznie razem z rybolami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hejka.